Trwają prace przy przebudowie dróg Towarowa, Zdrojowa, Mickiewicza. Od poniedziałku wchodzimy w kolejny etap. Kolejny etap będzie wiązał się z dużymi utrudnieniami. Mianowicie zamkniemy w tej chwili to rondo, które jest przy ulicy Solnej. Rondo nienazwane, a może nazwane rondem starosty. I co z tym będzie się wiązało? Przede wszystkim utrudnienia dla ruchu kołowego. Nie będzie w tej chwili wjazdu od ulicy Solnej w uzdrowisko w ulicę Zdrojową. Nie będzie wjazdu również w ulicę z ulicy Solnej, w ulicę Mickiewicza, jak również na wprost w ulicę Rejmonta. Odpowiednie oznakowanie oczywiście będzie. Już dzisiaj informujemy, że wjazd do uzdrowiska będzie tylko od ulicy Myśliwskiej, od ulicy Koszalińskiej. Natomiast wyjazd również będzie się odbywał tylko w tym kierunku. Tak jak tutaj mówiliśmy, właśnie poprzez dojazd do drogi krajowej, do drogi 11. Dojazd do ośrodków wypoczynkowych, które są w tej chwili w strefie uzdrowiskowej, które są przy ulicy Słowackiego czy przy ulicy Rejmonta, będą od ulicy Portowej lub przez most, gdzie będziemy mogli wjechać. Natomiast sam dojazd do ulicy Rejmonta będzie udrożniony poprzez wjazd od ulicy Słowackiego przez teren ośrodka Halkozyn. Już takie rozmowy przeprowadziliśmy, więc tutaj te dostawy towaru, które odbywają się głównie do ulicy Rejmonta, będą odbywały się ulicą właśnie Słowackiego i przez teren prywatny ośrodka Halkozyn. No właśnie, najważniejsze. Zmiany, o których mówiłem, chcemy przeprowadzać już od poniedziałku tego najbliższego. Natomiast potrwają one do końca kwietnia, więc prawie półtora miesiąca. Wierzymy głęboko w to, że jeżeli tutaj nie będzie większych problemów, uda się to wcześniej zrobić. Natomiast zakres pracy jest bardzo duży, bo wymiana instalacji sanitarnej, wymiana instalacji gazowej, wymiana instalacji kanalizacyjnej, więc tutaj wymiana instalacji elektrycznej, więc zakres jest prac naprawdę bardzo duży, dlatego zdecydowaliśmy się na to, żeby zamknąć w zasadzie całościowo to rondo i żeby tutaj nie udrażniać jakiegokolwiek w tej chwili ruchu.